Zosiu, jaką bajeczkę ci poczytać? Czerwony kapturek, Jaś i Małgosia, a może inną? No dobrze, to może trzy małe świnki. Słuchaj uważnie. Pewnego razu żyły sobie trzy małe świnki. O, dzwonek. Cześć Iza, mama nas przywiozła. Możemy pomóc ci opiekować się Zosią? Hej, no jasne, właśnie czytałam jej książkę, chodźcie. Co jej czytasz? Trzy małe świnki. A, znamy to. Więc możecie posłuchać jeszcze raz. Pewnego razu były sobie trzy małe świnki. A właściwie po co jej czytasz? Przecież ona nic nie rozumie. Jeszcze nawet nie umie mówić. Mówi tylko gu gu gaga. Bo jest jeszcze malutka, wy też tak mówiłyście w jej wieku. Mówi sobie po swojemu. To się nazywa gaworzenie. Ale jeśli będziecie z nią rozmawiać, w końcu się nauczy i wypowie swoje pierwsze słowo. Naprawdę? Ja bym chciała, żeby jej pierwsze słowo to było Julka. Julka, twoje imię jest trudne. Zosia na pewno powie Tola. Zosia, powiedz Tola. Tola, Tola. A zobacz, jakie ja mam proste imię. Julka, Julka. Hej dziewczyny, co robicie? Rozmawiamy z Zosią, za niedługo powie swoje pierwsze słowo. I to będzie Julka albo Tola. Nie no dziewczynki, jej pierwsze słowo to na pewno będzie tata. Zosia, powiedz tata. Skąd wiesz, moje pierwsze słowo to mama. Z tego co pamiętam, bliźniaczki też powiedziały jako pierwsze mama. Naprawdę? No tak, Zosia dużo przebywa z mamusią. Na pewno za niedługo powie mama, mama. O, baba. Słyszałeś? Już prawie to powiedziała. Tak, ja też to słyszałam. Wiecie co? Przypomniałem sobie, że mam dzisiaj wolne. Spędzę trochę czasu z moją córeczką. Brian, ale nic nie mówiłeś. Przygotowałam ci już śniadanie do pracy. Zosia musi więcej czasu spędzać z tatusiem, prawda? Bo za niedługo powie tata. Tata, tata. Poczekaj, ale teraz Zosia idzie do mamy, bo czas na obiadek. No to tata z chęcią nakarmi córcie. Kto jest głodny? Popatrz Zosia, jaki mam pyszny obiadek. Powiedz ja tato, tata da ci jedzonko. No dalej, jeśli chcesz obiadek, powiedz tata, tata. Brian, zostaw Zosię w spokoju. Powie, jak będzie na to gotowa. Nie męcz jej. Idę do sklepu. Ale już prawie powiedziała. O, Zosia, jaki pyszny obiad. Powiedz tylko tata. Okej, żartowałem. Nie płacz. Proszę, jedz. Tata. Udało się, słyszałaś? Powiedziała tata. Iza, słyszałaś? Poszła? Świetnie. Możemy się już pobawić z Zosią? Nie, jeszcze nie. Pracuję nad jej pierwszym słowem. A, no dobra, to może sobie pośpiewamy. Powiesz tata, a potem powtórzysz to mamie, okej? Trzy małe świnki mówią tata. Trzy małe świnki mówią tata. Mała Zosia mówi tata. A teraz ty. Trzy małe świnki mówią tata. Mała Zosia mówi tata. Świetnie, powiedziałaś to. Poczekaj, zadzwonimy do mamy. Na pewno chce to usłyszeć. Halo? Iza, słuchaj uważnie, coś ci zaśpiewamy. Zosia, jesteś gotowa? Trzy małe świnki mówią. Trzy małe świnki mówią. Mała Zosia mówi. Brian, jestem zajęta, daj spokój. No dalej, Zosia, śpiewaj. Trzy małe świnki mówią tata. Mała Zosia mówi tata. Zosia, chcesz dostać takiego misia? Powiedz tata.
A może taką fajną grzechotkę? Ty lubisz grzechotki. Wystarczy powiedzieć tata. Brian, kiedy będziemy mogły się pobawić z Zosią? Daj już spokój, ona jeszcze nie jest gotowa. Właśnie, że jest, słyszałem ją. A ja myślę, że Zosia najpierw powie mama. Nie sądzę. Hej, już jestem. Mama. Powiedziała mama. Nie. Powiedz tata. Tata. Iza, szybko, Zosia powiedziała mama. Tola, jesteś pewna? Mama. Ojej, jakie to słodkie, prawda, Brian? Tak, cudowne. Moja mała dziewczynka właśnie wypowiedziała pierwsze słowo. Mama. Mama. Zosia, pokażemy teraz mamie, jak ładnie mówisz tata? Mama. Kto był dzisiaj z tobą w parku? Tata, nie mama. Mama. A kto ci dał dziś obiadek? Tata. Tata. Powiedz tata. Brian, muszę wyjść. Nie, siedź jeszcze chwilę. Zosia, kto się z tobą bawił cały dzień? Tata, tata, powiedz tata. Dzięki za obejrzenie filmu, a teraz czas na pozdrowienia. Serdecznie pozdrawiam Martynkę Gnielczyk, Tosię Kępińską oraz Sławka Otto, Paulę Cover TV, Marcela TV Cover oraz Julkę, Karolinę, Justynę, Monikę oraz Wiktorię, przedszkole numer 5, Klaudię, Kacpra Durczynisko, Paulinę Lorentowicz oraz Mele Love. Pozdrawiam również wszystkich moich widzów. Jeśli chcecie kolejne filmy, dajcie łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia, pa pa!